Mini Channeling Krajona z San Rafael w Kalifornii z 12 grudnia 2015 roku. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Jak widzicie, mój partner rozpoczyna channeling natychmiast. Nawet gdyby tańczył, to może siadać i rozpoczynać go natychmiast. Ta sytuacja nie jest niezwykłą sytuacją, gdyż patrzycie na coś, co będzie dostępne dla całej ludzkości. Mówimy tutaj o tym wspaniałym, świętym połączeniu ze źródłem, które zawsze było i zawsze będzie, i to źródło jest wewnątrz ciebie. To źródło wewnątrz ciebie odczuwacie od czasu, kiedy ludzkość dostała zdolność rozróżniania dobrego i złego. Ludzie czują Boga w środku. Jesteśmy w księgarni. Księgarni, która zawiera bardzo dużo historycznych książek. W tych książkach zawarta jest historia. Ja również chcę wam przekazać historię, która będzie sięgała tak daleko, jak tylko możecie sobie wyobrazić. Wasi archeologowie marzą o tym, aby robić wykopaliska i stamtąd dowiadywać się o historii. Jakkolwiek daleko byśmy się cofnęli w czasie, to zawsze będą ludzie, zawsze będą kobiety i mężczyźni, którzy mają Boga w sobie. Dlatego, że wszędzie w tej chwili honoruje się Boga wewnątrz. Może to być w ramach jakiejś zorganizowanej religii, albo też może to być prywatna, personalna wiara. Ludzie na ziemi, nawet tacy, którzy żyją w małych plemionach, mają tego Boga w sobie również. Na pewno wiecie o takiej interesującej rzeczy, mianowicie każde plemię posiada szamana i szaman może rozmawiać z Bogiem. Ludzie, nawet jeśli nie wierzą, że sami mogą rozmawiać, to mogą rozmawiać z Bogiem poprzez szamana. I takie sytuacje możecie zaobserwować na całej ziemi. Mówię wam o tym dlatego, że ludzkość jako całość zaczyna odkrywać to z powrotem w tym czasie, który teraz jest. Mówiliśmy wam już wiele razy ostatnio, że jesteście w tej chwili w stanie wojny, walki pomiędzy jasnością i ciemnością. I to jest ta sytuacja, którą przepowiadaliśmy dla was 26 lat temu. Również w roku 2012 mówiliśmy wam, że ta wielka zmiana energetyczna, która nadchodzi dla Ziemi, spowoduje tego typu sytuację walki pomiędzy jasnością i ciemnością. Jeżeli studiujecie lub obserwujecie precesję ekwinoksów, czyli zrównania dwa z nocą, to mamy tutaj do czynienia 36-letni okres czasu. Jeśli go podzielimy na dwa, to jest 18 lat i 18 lat. W grudniu 2012 roku, kiedy była precesja ekwinoksów, było zrównanie dnia z nocą, to byliśmy w środku tego okresu. I to był ten punkt czasowy, kiedy był potencjał ludzkości na to, aby świadomość ludzkości zaczęła się zmieniać. Powtarzam tutaj pewne informacje, które już podawałem, ale być może są tacy, którzy jeszcze tego nie słyszeli. Jak popatrzycie w historię, to wiecie, że był na planecie jeden człowiek, który spowodował to, że zaczęto inaczej odmierzać czas. Jest to przed Chrystusem i po Chrystusie. To było od czasu, kiedy żył tutaj na ziemi mistrz Jezus. 300 lat potem, jak on żył na ziemi i umarł, ludzie zrozumieli, że zaczął się dla ziemi nowy okres. I w związku z tym zmienili odliczanie czasu kalendarzowego i stąd powstały terminy przed Chrystusem i po Chrystusie. I ten nowy kalendarz jest używany w tej chwili na całym świecie. Jeżeli popatrzycie na rok, który nadchodzi, rok 2016, to suma cyfr tego roku jest 9. 9 numerologicznie oznacza rok zakończenia. I ten rok zakończenia, ta liczba 9, również pochodzi z kalendarza, który się zaczął od Chrystusa. Mówię o tym w kontekście tego, że toczy się teraz ta walka pomiędzy jasnością i ciemnością, walka pomiędzy ludźmi o wyższej świadomości i niższej świadomości. I teraz nadszedł czas, że ludzie muszą wyraźnie się zdecydować, po której stronie chcą być. Także do wyboru jest albo ta niska energia, która jest w tej chwili i która może przyciągać pewnych młodych ludzi, lub też
trzeba się zdecydować na wysoką energię, o której możecie pamiętać w swoim zapisie Akaszy. Ci, którzy się dają zwabić, zwerbować do ciemnej energii, to są na ogół młode dusze, dlatego że oni nie posiadają doświadczenia i dojrzałości starych dusz. Jako młode dusze nie mają tego w swojej Akaszy. Stare dusze potrafią widzieć światło i również zdają sobie sprawę, że światło zwycięża. Liczbowo rzecz biorąc, jest was więcej takich, którzy idziecie za jasną, dobrą energią, niż tych, którzy idą za starą, czarną energią. I już mówiliśmy wam o tym wcześniej, że nastąpi taka sytuacja. Także powtarzam się tutaj znowu i stare dusze, które słuchają tych channelingów, słyszeli to już kilka razy. Także zwracam się teraz do starych dusz, które siedzą tutaj przede mną lub słuchają tego channelingu, że nie jest przypadkiem, że żyjecie na ziemi teraz, w tym czasie. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o czymś, do czego chcemy teraz powrócić. To, co mówiliśmy wam wcześniej, to jest to, że ludzka natura się zmieni, dlatego że następuje rekalibracja ludzi, którzy są drogowskazami dla innych ludzi. Ci, którzy tutaj siedzą przede mną, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Dlatego, że jesteście w tej rekalibracji i żyjecie w bardzo trudnym dla was okresie czasu. Proces rekalibracji, jaki was objął, obejmował waszą biologię, obejmował waszą świadomość i również obejmowało to sytuację taką, że straciliście jakichś swoich bliskich przyjaciół w sposób zupełnie nieoczekiwany. I to wszystko zaczęło się od roku 2011. Powiedzieliśmy wam również, że powodem tego, że przechodzicie przez rekalibrację, jest to, że wy zostajecie na planecie, dlatego że będziecie tutaj nauczycielami. Będziecie nauczać i wyjaśniać dla innych to, co się będzie działo z nimi w niedalekiej przyszłości, aby uwolnić ich od strachu. Będziecie nauczać o tym, jak budować swoją wartość własną, jak ją podnosić, bo wiele ludzi utraciło swoją wartość własną. W zestawie narzędzi, które wy macie do dyspozycji, znajdziecie narzędzie, które wam również pomoże w tym, abyście podnieśli swoją wartość własną. I w ten sposób będziecie mogli potem nauczać innych, jak to zrobić. Także jest powód do tego, żebyście tu byli. Ludzie, których nazywamy drogowskazami dla innych ludzi, to są ludzie, którzy posiadają bardzo dawny, długi zapis Akaszy. Ci ludzie, którzy są drogowskazami dla innych ludzi, nie tylko to są starsi ludzie, jest również wiele młodych ludzi, którzy są w tej samej sytuacji. I ci młodzi ludzie w tej chwili na całym świecie podnoszą głosy przeciwko temu, co jest niedobre i niesprawiedliwe i co nie posiada w sobie integralności. Także to są ci, którzy podnoszą głosy przeciwko staremu systemowi, który nie ma w sobie integralności. Jak popatrzycie na Środkowy Wschód, to zobaczycie tam, że po obu stronach barykady, jaka tam istnieje, są tacy młodzi ludzie, którzy podnoszą głosy przeciwko istniejącemu porządkowi. Jest to przeciwko temu, czego ich nauczali ich rodzice, odnośnie tego, jaka była historia tej ziemi, kto kiedy był pierwszy, gdzie. I ci młodzi ludzie mówią, dość mamy tego, to już nie może się więcej ciągnąć w ten sam sposób. I wymieniają między sobą informacje, pracując, działając z obu stron barykady, chociaż jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Te kontakty i spotkania odbywają się w tajemnicy, także jeszcze usłyszycie o nich i ich działaniu, dlatego że paradygmaty życiowe w tamtym obszarze zaczną się zmieniać. I ta zmiana paradygmatów będzie czasami wymuszona przez życie, a czasami nie. Także ta walka, wojna jasności z ciemnością jeszcze będzie trwała przez jakiś czas, bo po 2012 roku
zostały jeszcze 18 lat tego okresu, kiedy płaszczyzna Ziemi znajduje się w płaszczyźnie galaktyki. Teraz, w roku 2015, jesteście w trzecim roku zmian. Wiem, że słuchacie z tego z niecierpliwością. Wolelibyście, aby światło już zwyciężyło i objęło całą Ziemię. Ale to światło jest, światło się przebija i wy go niesiecie. Jak się czujecie z tą sytuacją? Bo światło jest w was. I inni ludzie, patrząc na was, odczuwają to światło. I patrząc się na was, jak emitujecie to światło, będą do was przychodzić po poradę, aby pozbyć się własnego strachu. Nie chcę, żebyście im dawali w odpowiedzi książkę Kryona. Chcę, żebyście im dawali miłość, współczucie, wysłuchali ich i po prostu, żebyście byli dla nich. I w ten sposób, żebyście pokazali mistrzostwo, które jest w was. I żeby z was emanował pokój, nawet gdy świat nie jest w pokoju. I im bardziej sytuacja na Ziemi wydaje się iść w złym kierunku, chcę, żebyście tym bardziej pokazywali ten swój pokój. Abyście byli oazą w sztormie, jaki w tej chwili się dzieje. Abyście przyciągali ludzi do siebie swoją świadomością i swoją miłością. I to będzie dla was lekcja, którą będziecie przerabiali. Dlatego, że w tej chwili stoicie przed tym wyzwaniem. Także jak już wam mówiłem o tym kilkanaście razy, to są te świetne wiadomości, które wam podaję. Bo wiem, że jesteście tutaj nieprzypadkowo i również wiem, że światło zwycięża. Mój partner jest ze mną w bardzo ścisłym związku przez cały czas. Wiem, że są tacy, którzy powiedzą, ja też chciałbym mieć kogoś, kto byłby ze mną przez cały czas. Ale chciałbym wam powiedzieć, że macie kogoś w sobie przez cały czas. To niekoniecznie musi być istota z drugiej strony zasłony, ale to jest wasza dusza, wasze wyższe ja, które zaczyna rozmawiać z wami. Możecie to odczuwać jako kogoś z drugiej strony zasłony, kto się z wami komunikuje. I ta komunikacja jest dlatego, że posiadacie starą akaszę. Mając starą akaszę, macie dużą mądrość. I to jest właśnie ten najważniejszy powód, dla którego jesteście tutaj. Wyobraźcie sobie, że zaczynacie się komunikować z tą wspaniałą częścią Boga, która jest w was, bo to jest proces, który w tej chwili zachodzi. To się dzieje w tej chwili. I chcę wam powiedzieć, że nadejdzie taki dzień, kiedy nie potrzeba będzie channelingów, nie potrzeba będzie spotkań i kogoś, kto przekazuje informacje, dlatego, że będziecie się sami komunikowali swoją częścią duchową. Zrozumiecie, że macie te zdolności, macie intuicję, która pozwala wam się komunikować. To połączenie i komunikacja, którą będziecie mieli, jest tam, gdzie ludzie nie mają jeszcze pojęcia. I ta komunikacja i połączenie będą się odbywać poprzez to, co macie w sobie, a z czego jeszcze nie zdajecie sobie sprawy, i dzisiaj wieczorem powiem więcej na ten temat. I w tych channelingach wieczorem chcę wam podać pewne informacje, które mogą dla was brzmieć jako informacje naukowe, ale one w rzeczywistości nie będą naukowe, dlatego że będzie to mieszanka pomiędzy ezoteryką a nauką. I to będzie dzisiaj wieczorem. I tak to jest. Czytał dla państwa Janusz Grabowski.